Siemaneczko, z tej strony Pandy, witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks, a w dzisiejszym odcinku T-54 First Prototype. Jest to prezentacja oraz powiedzmy jak wbiłem trzemołę, ale też chciałem wam zaprezentować mój ulubiony, czy o którym tak naprawdę zagrałem najwięcej bitew w World of Tanks, bo mam na nim aż 910 bitew zagranych, jak można tutaj zobaczyć. On graniczy oczywiście z Projecto 46, za maraton później zdobyty. Były chyba moje dwie pierwsze premki, jeśli chodzi o 8 poziomu. Więc to będzie może nie taki maraton, ale zaprezentuję wam oczywiście po kolei czołgi. W dzisiejszym odcinku będzie T-54 First Prototype, w kolejnym Projecto. No i trzeci, jak można było zauważyć, jeszcze mógłbym na przykład artylerię, ale bardziej byśmy poszli na przykład w Su-130PM, ale o Su-130PM chyba już nagrywałem odcinek, jeśli nie, to możecie dać znać w komentarzach. Jeżeli ja też sprawdzę po odcinku sobie, no, różne jeszcze mam drzewkowe oczywiście czołgi, które tutaj na przykład Su, ale to było dawno, dawno temu. Jak grałem nimi, tak samo ISU. Masakra, dużo jest naprawdę tych czołgów, którym grałem. Ale głównie będzie to o Projecto i modzie odcinek. Dzisiaj jest o modzie, więc dzisiaj zaprezentuję wam moda. Jeśli chodzi o proste rzeczy, tak naprawdę reszta parametrów będzie oczywiście w bitewce przedstawiona, ale proste rzeczy na początek, czyli jakie mam moduły. Wentylacja dosyła stabilizator, to jest moje. Możecie sobie na przykład zamiast wentylacji dać ulepszone celowanie, będziecie mieli lepszą celność. Ja mam troszeczkę tych, troszeczkę goldowych, więcej goldowych oczywiście, bo ten czołg ma bardzo niską penetrację, 190 na zwykłym pocisku i macie 247, tak, 247 na goldzie, więc dużo nie ma. Małe zestawy oczywiście nocznych, bo chodzi nam o zarabianie, a rację, żeby nam oczywiście polepszyć wszystkie parametry, dyrektywka na wentylację, żeby wam pokazać bitewkę, jak z najlepszej strony. Oczywiście ze 140 mam całą załogę 5-perkową, więc naprawdę załoga jest wyśmienita, niczego nie brakuje. Tutaj widzę, że naprawka już na 90%, więc ostatnie perki potrzebne tak naprawdę robią się. Więc załoga jest naprawdę git, więc będziemy szli oczywiście w bitewkę. Jeśli odcinek wam się spodobał, wiecie co robić, pamiętajcie o komentarzach, żeby oczywiście skomentować ten czołg na przykład, lub dać propozycję do trzeciego filmu, bo drugi będzie o Projecto, więc zobaczymy jak będzie. Teraz też przez chwilę, teraz nie mam pomysłów na odcinki, bo nie ma już czołgów do wbijania. Kończą mi się też czołgi. Też teraz zbieram wymienne, żeby kolejny w przyszłym tygodniu na przykład spróbować zrobić jakiś odcinek o jakimś czołgu. Jak się uda, to będzie spoko. Pamiętajcie, że też się zbliża kampania, więc też się przygotowuję. Mam tylko 10 milionów, a chciałbym mieć ponad 20, może się uda. Zobaczymy, też mało dni premium mi zostało, więc no, będzie wszystko, zobaczymy w praniu, więc idziemy w bitewkę. Jedna bitewka lub dwie, zobaczymy jak będzie. Chciałbym jedną zagrać, żeby wam pokazać po prostu ładnie ten czołg. Trzymałem, może nam się uda podrosować, tam chyba 3000 wymagania są. O Boże, szóstki. Nic dodać, nic ująć, po prostu żeby jak najlepszą zagrać bitewkę. Postaram się nie strzelać z golda, bo mamy oczywiście takie tiery jak nie inne. Zobaczymy jak będzie. Jeśli chodzi o parametry, to mamy uszkodzenia 250, ta penetracja, mówiłem, jest niska, ale na goldzie już wzrasta. Przeładowanie około 6 sekund, czas celowania 1.9, 0.31 celność na dyrektywce, oczywiście na wentylację 0.32 macie normalnie, DPM 2.400, więc nie dużo. 1300 punktów życia, średnio, można zawsze więcej. Pancerz bardzo dobry na kadłubie, na górnej płycie głównie i na wieżyczce, pozwala to nam dużo dingać. Czołg waży 36 ton, moc silnika 760 koni. Troszeczka bardzo dobra, moc na tonę, bo mamy 22, prędkość maksymalna 44, więc no 50 tam pojedziemy z górki na 44 maksymalnie. Maskowanie takie przeciętne, bo 24, zasięg widzenia równe 445 metrów i zasięg sygnału 771. Pomysł, plan na bitwę, chcę wjechać na Achilla, może się uda, może nie. Chciałbym, żeby udało mi się wjechać, zobaczymy jak będzie. Okej, super Hellcat, bardzo mocno zostałem przestrzelony. Dobra, ładnie. Ładnie, ale mi pomożecie? Tak średnio. Dobra. Postaramy się na DPM go zniszczyć. Ładny ten skilla. Dobra, już się nie obraca, więc możemy go na spokojnie wykończyć. Obawiam się bugi, gdzie może być. 1600, 300 pogonce. Jest ładnie. Bugi tutaj może stać? Może. Gąska, ładnie, i sobie pofarmimy go, zwykłe pociski oczywiście.
O, wow, przebił mnie. A to w garnek musiał idealnie. Ładnie. Bardzo ładnie ich pofarmiliśmy. Tutaj może jakiś czołg stać? Może stać. Ale mamy zwykłe pociski, postarajmy się ich poużywać. Okej, okay, tutaj będzie na wieżyczkę grane. On mnie nie ma na strzała. Ładnie. Te 150 niszczymy. Może się uda polosować? Polosuję chyba, nie? Powinno ładnie. 7-1, bardzo szybka bitewka. Zobaczymy jak będzie. Najwyżej drugą z wami zagram, no co mam powiedzieć. Ładnie, dingają. Dinga ten czołg oczywiście. Artyleria dała po sobie znać, niestety. Ładnie jeszcze trafione. Teraz niestety goldowe pociski nam zostały. Arta M44. Trzeba uważać bardzo. Prawdopodobnie będziemy teraz ginąć. Otóż nie. Jeśli nas Arta oczywiście. Dawaj, dawaj, dawaj. Mam kierowcę zabitego, będzie ciężko. Okej. Okay. Może Arta nas nie trafi. Oby. Dobra, jedna Arta jest tam. Spoko. Czy naprawić kierowcę będziemy? Raczej chyba nie, nie opłaca się. O, myślałem, że zabije. Ale może się uda tego gagatka trafić. Ładnie. 4000 uszkodzeń, bardzo ładna bitewka. Zagram oczywiście dla was drugą bitewkę. No szczerze, bitewka, która odcinek, który by trwał 8 minut, to chyba wam się nie spodoba. Więc drugą bitewkę zagramy bardzo ładnie. 40 HP, desperat mi się włączył. No 5 fragów, 4000, 5200 łączonego, więc bardzo ładna bitewka. Ciekawe ile mi podrośnie tak naprawdę marki, jestem ciekaw bardzo. No ale nie dziwię się, zagrałem agresywnie, wyszło trochę, troszeczkę drużyna pomogła. Trochę KW1S, jestem zdziwiony, że trochę nie pomógł jak przewjeżdżali pod heala, miałem farta, że oni w trójkę nie wjeżdżali razem, no ale też było dobrze, więc rezultat bitwy ciekaw jestem bardzo. No ładnie, naprawdę ładnie tutaj poszliśmy. Wow. No zarobek 80 tysięcy, troszeczkę golda, pamiętajmy rację, ale rację chyba mam tam kupione. Jeśli chodzi o markę, to pewnie mam z 95,5, no 95,5, więc bardzo ładnie. No i czy dyrektywkę dajemy? Nie wiem. Czy ile mam obligacji, to jest pytanie. Dobra, nie marnujemy obligacji. Będzie pokazanie wam po prostu jak tym czołgiem się gra. Idziemy kolejną bitewkę z rzędu, zobaczymy jak będzie. I bonus klonowy prawdopodobnie na załogę expa, bo chłopaki dopiero chyba wieczorem puszczają zarobki w klanie, więc no, zobaczymy. Jeśli chodzi o teraz bitewkę, będzie ciężej, na pewno. Będę się postarał naprawdę agresywnie zagrać. Zobaczymy, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Chcę wam też pokazać pancerz. Pancerz robi dużo, na dziesiątki też czasami starsza. Gorzej jest z jarzmem, nie? Bo wtedy apeki na przykład tego 277 już przewijałem, no są spokojnie wieżyczkę przy jarzmie. Raczej mają niby pomana pomarańczowa, tylko to jest daleko, około 65% szans na przelicie. Więc no, pomarańczowo, ale no bliżej zielonego, nie? To jest to. Dobra, jedziemy agresywnie, więc oby mnie nikt nie szturchnął. Dobra, jedzie IS-6, mam nadzieję, że mi pomoże dobrze. Czemu golda używam? Szczerze, pierwsze PS, czyli jest goldowy, później apeki. Najwyżej jak będę miał jakiegoś rywala, którego ewidentnie będę mógł przebić apekami łatwo, to przeładuję na golda, żeby po prostu ten... Też czasami trzeba poużywać tego golda, bo ten czołg, tak jak mówiłem, nie ma dobrej penetracji. 190 kontra 247, więc no, zbyt dużo nie mamy. Dostaniemy prawdopodobnie. Okej. Wow. Jestem zdziwiony, że ten skorpion odjechał. Arta jest, trzeba uważać. No, bo tu jeszcze mi ciepnie i mam pograne. Dobrze, na spokojnie. Czy tu mogę... Nie, nic nie mogę tutaj zrobić na razie. Też nikt nie zajął tamtej drugiej strony. Troszeczkę bym się jej obawiał. To oni jeszcze mają niewyspotowane, to jest też pytanie. Niby mógłbym tu od zewnętrznej, od lewej strony podjechać. No ale dalej nie wiemy co oni ma. Albo, czekajcie, tu jest czołg. No jedynie jakiś czołg snajpiący mógłbym je... Okej. Okay. Tu w końcu. No SU będzie ciężko przebić na przykład górną płytę bez golda. Będziemy mieli ogromny problem z SU. No też chłopaki tu na przykład nic nie przejęli, nie? To jest też to. Ładnie. Kurde, a mogłem go skąskować, bo chłopak się...
No prawda. Ładny mam po spocie. Może Arta mu poprawi? Będę mieć kolejny po spocie. No Hop na pewno będzie chciał tutaj wyjechać. ...236, no niezbyt dużo. Ładnie po spocie mamy chociaż troszkę. Już AMX kombinuje. Panterka. To panterka tutaj może dużo zrobić. Tylko ktoś mi musi pomóc, żeby ją trafić raz chociaż. Będę ją mieć na strzała. No ona mnie na goldzie bije, nie, bez golda, więc no, no ale też ma dobrą penetrację. No pomogę, powiem, czy potrzebuję pomocy. Dawaj, dawaj, bo ja mam apeki. Niby łatwo przebić, ale jak można było po moim odcinku zobaczyć, to nie jest tak łatwo wszędzie przebijać taką panterkę. Ładny piksel mi wszedł, ładny, ładny. Pewna pestka, uszkodzenie krytyczne, silnik. No zwolnił, widać było jak cofie, no to nie było normalne cofanie. Cofaj tym Indian Pancerem, znaczy no. No bo ja chcę swobodnie już ten, ajajaj. Słabo jest, bo ten Indian za nas podjechać, to ja dalej stoję w miejscu, nie? Bo ja nic nie mogę zrobić totalnie. Ładnie. Dobra. A, bo ja tu jestem sam teraz, tak zauważyłem. O, ciężko. Chłopaki tutaj dobrze to skombinowali. Ciężko będzie mi tutaj się odnaleźć oczywiście. Apeki, ten w ruch. Dawaj, dawaj, dawaj. Przeładowanie, jest, dobrze, uff. Naprawdę ciężko. Mam działo uszkodzone, to będzie ciężka tutaj walka, no. I fałka mnie wysnajpiła. Niestety w garnek idealnie. Ciężko było, starałem się jak mogłem. Naprawdę, niestety. Renegaci tutaj troszeczkę zawalczyli. Ja im przyjechałem na ich stronę niby, ale chyba pitewka będzie wygrana, widzę, oni są zamknięci. Tutaj Lowek chyba będzie jeszcze go obijać? Czy nie? Nie, nie będzie obijać, ale chyba bitewka jest wygrana. Mamy 1200 na plusie, mamy pozycję, to jest najważniejsze, zajęte. Jeszcze Lis będzie na dupsko wjeżdżał, więc mogę powiedzieć, że czołg jest naprawdę wyśmienity. Jeśli ktoś chce kupić sobie dobrą premkę i ma konto premium albo nie ma konto premium, to na zwykłych pociskach naprawdę dacie dużo rady. Jak można było zobaczyć po filmie, troszeczkę brakuje temu czołgowi penetracji, ale naprawdę daje radę, pozwala wam zarabiać. Golda używacie, też możecie zarabiać oczywiście z golda strzelając, tylko trzeba wiedzieć kiedy. I tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeśli chcecie takich więcej odcinków, jeśli chodzi garażu całego, najlepszych albo najwięcej zagranych czołgów, ile mam najwięcej bitew na taki czołg, to śmiało piszcie komentarze. Ja będę odpowiadać wam oczywiście na te wasze komentarze. Zobaczę, może jeszcze więcej odcinków wam, oczywiście czołgów wam pokażę. Mam nadzieję, że się takie content wam spodoba, więc pamiętajcie o łapeczce, pamiętajcie o subskrypcji i pamiętajcie o komentarzu. Trzymajcie się i do następnych odcinków. Pajo!